Jest taki fragment, którego sobie nie zapisałem, ale znajdę go. To jest liście do Koryntian. Jest taki fragment, który mówi w ten sposób, że... A może ktoś będzie mądrzejszy ode mnie, szybszy. Który mówi, że odłączcie się od tego świata i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was, mówi Pan, i będę waszym ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. Pamiętacie taki fragment? Powinniście, jak czytacie Biblię. A jak się komuś uda go znaleźć, to fajnie by było, bo jakoś tak, nie wiem, ciągle jest tak, że ja nie wiem, co ja będę mówić, jak tu wychodzę i wygląda, jakbym nie był przygotowany. Dobra, jak znajdziemy to, to będziemy do tego wracać. Znaczy, jak ktoś znajdzie, to im podpowie. Ja dzisiaj chciałem tego dotknąć. Jest takie wyzwanie, nie wiem, problem, jest taki kłopot, jest taki deficyt, który krąży po Polsce i jest bardzo taki destrukcyjny, negatywny i nie ma żadnej różnicy według mnie między Kościołem, między wierzącymi i niewierzącymi. I to jest deficyt akceptacji. My w wielu, wielu miejscach, w wielu obszarach szukamy akceptacji, tego, żeby ktoś nas zaakceptował, tego, żeby nas ktoś przyjął. I to jest czasami straszne, jaką cenę ludzie gotowi są zapłacić za to, żeby zostać zaakceptowani. Pamiętam, jak czytałem książkę Nicky Cruza, to on opowiadał, że progiem wejścia do jakiegoś gangu, w którym on tam był, było to, żeby zabić człowieka. I najgorsze było dla mnie to, że ten próg gotowi byli, te dzieciaki gotowe były zapłacić, wiecie, nie dlatego, że były okrutne, ale dlatego, że były samotne. I że gotowi byli zapłacić za taką straszną cenę tylko po to, żeby jakaś grupa ludzi ich zaakceptowała. I wiecie, przyjęcie i akceptacja jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. My potrzebujemy być zaakceptowani i potrzebujemy być przyjęci przynajmniej przez kogoś. I niestety jest tak, że niektórzy ludzie trzymają się pewnych grup ludzi, pewnych postaw tylko dlatego, że zostali z nimi gdzieś zaakceptowani i boją się, że jak się zmienią, to nie zostaną zaakceptowani gdzie i w tej grupie i zostaną sami. Dlatego Bóg powiedział, odłączcie się od tego świata i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami. W domu akceptacja jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka. Dziecko po prostu potrzebuje, żeby rodzic je zaakceptował. I dlatego zwraca uwagę, dlatego jest czasem nieznośne, bo ono potrzebuje akceptacji, jak ją dostaje zwykle, to zachowanie nie jest już takie i tak dalej. I my, wiecie, dorastamy, jeżeli... Oczywiście to jest taka, wiecie, psychologia, tego nie lubię, że sięgamy aż do dna, w psychologii sięgamy. Nie wszyscy, niektórzy, nie jestem wrogiem psychologów, tak, żeby dobrze, żeby było jasne. Teraz już nie mogę być, więc to o to też chodzi. Ale nie jestem wrogiem, tylko chodzi mi o ten mechanizm, który jest używany, że to wszystko tak, to się tam odbyło w dzieciństwie i dlatego ty się teraz zachowujesz w taki sposób, a nie inny, tak się czujesz i tak dalej. To jest prawda, a jednocześnie to nie jest prawda, dlatego że wiecie, nasze dzieciństwo nas formuje, ale nasze dzieciństwo na nas nie rzutuje, bo rzutuje na nas to, co my z tym zrobiliśmy. Ja się wychowałem w domu, w którym pili ludzie, mój ojciec pił alkohol, nie jestem alkoholikiem, bo wybrałem, że nie poddam się temu, nie będę w to wchodzić. I wiecie, z dwóch ludzi, jeden ma tak, mają tą samą traumę, ale będą zachowywać się inaczej, ponieważ ze względu na reakcję na to. Więc to nie jest tak, że dzieciństwo nas tak definiuje i my już jesteśmy po prostu w taki sposób, taki będziesz, już nigdy się nie zmienisz. Nie, to nieprawda. Ty możesz coś z tym zrobić, jeżeli podejmiesz decyzję, że chcesz rzucić temu wyzwanie, że chcesz coś
coś zmienić w tym. Rzecz jest, jeśli chodzi o akceptację i przyjęcie i zaakceptowanie, jest to potrzeba, którą człowiek ma. I my szukamy tej akceptacji, szukamy tego przyjęcia i próbujemy gdzieś je odnaleźć. Tylko jest jeden problem, że my potrzebujemy jej zawsze więcej, niż ktoś nam może jej dać. Zawsze tak jest. I po prostu nawet jak się zakochamy w kimś, pobierzemy się, nawet w małżeństwie nie ma tego tyle, ile byśmy potrzebowali. To jest nasz czasami problem, bo się domagamy się więcej, robimy jakieś różne rzeczy, albo nie robimy, zależy kto w jaki sposób do czegoś, kogo chce przekonać. Ale to jest gdzieś dalej, kręci się wokół tego. Ponieważ człowiek, który jest zaakceptowany, jest w środku pewny siebie i swojej tożsamości, tego jaki jest. I wiecie, dzieci, które są, czują się zaakceptowane w domu, zachowują się inaczej. Dzieci, które nie czują się zaakceptowane w domu, czują się inaczej. Jak dzieci w domu są akceptowane i przyjęte, że są takie, jakie są, to zachowują się normalnie. A do dzisiaj, wiecie, pamiętam, jak nasze dzieci wracały ze szkoły, to było często tak. Jeden but w lewą, drugi w prawą, a potem, mama, gdzie jest obiad? Tak to wyglądało, nie? I wiecie, myślałem sobie, ani proszę, ani dziękuję, co to ma być? Należy mi się i tyle, nie? I po prostu myślę sobie, ale wiecie, później, no bo ja akurat mam taką wadę, że myślę. I potem myślałem sobie więcej o tym i pomyślałem sobie, że tak się zachowuje człowiek, który jest akceptowany w swoim miejscu. Rozumiecie? Moje dzieci nigdy nie pisały do mnie petycji, czy mogą otworzyć lodówkę. Tylko to było inaczej. Przychodziłem wieczorem, otwieram, a tu powiało pustko. Raczej tak było. I teraz wam powiem, czemu ja to mówię. Bo zastanawiam się, jak wy przychodzicie do kościoła. Jak to jest? I nie chodzi mi o to, czy zrzucacie buty przed wejściem. Tylko chodzi mi o tą swobodę. Czy wy przychodzicie tutaj i czujecie się zaakceptowani i przyjęci przez waszego Ojca, który jest w niebie, czy czujecie się petentami, którzy przychodzą błagać o łaskę? I wiecie, nie wiem, czy chcę, żebyście mi odpowiadali na ten temat, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebyście wy zobaczyli, jakby spojrzeli sami na siebie. Bo widzicie, Bóg, którego znam, jest Ojcem. Paweł napisał w liście do Efezjan, zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. Wiecie, w niektórych tłumaczeniach jest, od którego wszelkie domostwo bierze swoje imię, ale to wynika z tego, że to greckie słowo, które jest tam użyte, to patria, które oznacza zarówno rodzicielstwo, jak i domostwo, ale patria jest od pater, czyli od ojciec. I zastanawiam się, i wy też powinniście, czy wy, kiedy przychodzicie do Ojca, przychodzicie do tego, który was zaakceptował i przyjął, czy przychodzicie do tego, którego musicie prosić o łaski, bo nie jesteście pewni, czy wy dostaniecie obiad. I jeżeli to drugie, to się powinno zmienić. Bóg powiedział, odłączcie się od tego świata i przyjdźcie do mnie, a ja was przyjmę. I Bóg, który was przyjął, jest Bogiem, który nie stawia warunków, bo nie jest ślepy i nie jest głuchy i nie jest głupi. On widział cię dokładnie, kiedy przychodziłeś do Niego i doskonale wiedział,
jaki jesteś, jaki nie jesteś, co umiesz, czego nie umiesz, gdzie udajesz przed Nim, gdzie mówisz prawdę, gdzie starasz się być lepszy niż jesteś, gdzie się poniżasz. On to wszystko wie. I Cię przyjął. A my powinniśmy dziś otworzyć się i po prostu zareagować na to przyjęcie i wskoczyć w tą akceptację Bożą, żeby już więcej nie potrzebować jej i czy nie szukać jej na zewnątrz. Wiecie, dzisiejsza kultura uczy nas szukania akceptacji w tłumie. Więc mamy po prostu ludzi, którzy swoją poczucie wartości mierzą ilością, wiecie, obserwujących ich gdzieś tam i popularności. Tylko wiecie, to jest, jeżeli wpadliście w tą pułapkę, to jest tak destrukcyjne, że jak nie wiem. Dlatego, że wszyscy, którzy mierzą swoje poczucie wartości popularnością, to niszczą samych siebie, bo popularność polega na tym, żebyś robił to, co się podoba innym. I wiem, co mówię, bo sprawdzałem kiedyś nerwowo na początku, jak wrzucałem moje filmiki, ilu ludzi obejrzało. Jak było dużo, to a jak było mało, to i się zorientowałem, wiecie, jaka to jest pułapka i na szczęście z tego wyskoczyłem. Co ludzie lajkują? To, co lubią, dobrze mówię? I czy wszystko to, co ty, jaki jesteś, czy wszystko to, jaki jesteś, to jest to, co ludzie lubią? Na pewno nie. Na pewno nie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie lubią różne rzeczy. Lubią kłamać, lubią udawać, że są kim nie są. Im bardziej jesteś prawdziwy, tym bardziej jesteś niewygodny dla kogoś. Jakby to kiedyś ktoś kłócił się ze mną i wiecie, ja tam jakieś argumenty i w końcu mi powiedział tak. Wiesz, co mnie najbardziej wkurza? Że ty jesteś ciągle wszędzie taki sam. Ja tak myślę, to chyba dobrze, nie? On powiedział, że On nas przyjmie. Jak Go znam, to tak robi. A Ty powinieneś na to zareagować i wejść w tą Bożą akceptację. I Bóg akceptuje nas w Chrystusie. My Mu podobamy się w Jezusie Chrystusie i to jest super. Dlatego, że Jezus Chrystus jest tym, który stoi między nami i Bogiem i Bóg patrzy na nas przez Jezusa, dlatego my wszyscy Mu się podobamy. I prawdą jest to, że Bóg akceptuje nas tacy, takimi, jakimi jesteśmy, ale Bóg chce, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy się upodabniali do Jezusa Chrystusa. Natomiast z drugiej strony Jego akceptacja nie zależy od tego, jak Ty pracujesz nad sobą i jak się zmieniasz. Tak? Dlatego, że Bóg kocha Cię i Cię akceptuje tu i teraz. I jak będziesz grzeczniejszy, to nie będzie Cię bardziej akceptował. Jak będziesz gorszy, to też nie będzie Cię mniej akceptował. Bo Jego akceptacja od tego nie zależy, chwała Bogu. Ponieważ jeżeli Jego akceptacja nie zależy od tego, jak ja się zachowuję, to z jednej strony jest taka pokusa, żeby pomyśleć sobie, to mogę robić, co chcę. Mogę rozrabiać, mogę być podły, Bóg i tak mnie będzie kochał. Tak. Bo bycie podobnym do Chrystusa, my mamy się upodabniać do Chrystusa nie po to, żeby się bardziej podobać Bogu. My mamy się upodabniać do Chrystusa, żeby być sobą. I żeby nie upodabniać się do diabła.
Bo wiecie, że są tak naprawdę dwa wzory tylko na świecie. Do kogo możesz być podobny? Nie ma więcej. I myślę, że akceptacja i razem z tym powiązany szacunek to jest podstawa do zdrowych relacji. I to powinno być przede wszystkim gdzieś w domu. I myślę, że jeżeli ta akceptacja jest w domu rodzinnym, to dzieci się inaczej zachowują i rodzice się inaczej zachowują. Myślę, że jeśli mąż i żona akceptują się, szanują się, kochają się, to i dzieci są grzeczniejsze. Jakoś tak to jest. Jakoś nie wiem czemu, ale rodzice nie łapią tego, że dzieci są nerwowe, bo są o wiele lepszymi obserwatorami niż wam się wydaje. W jedną i w drugą stronę. Jak dzieci się kłócą, od razu są zmrożone i nerwowe, zwracają uwagę i tak dalej. A jak rodzice dobrze kochają się i tak dalej, to są odprężone, bawią się, rozrabiają na takim jakimś swoim poziomie. I myślę, że jest jedna taka rzecz, która jest nam potrzebna, żeby przyjąć akceptację. Musimy zrozumieć to, że Bóg jest Ojcem, a to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast my mamy inny problem, bo my wszyscy gotowi jesteśmy zaakceptować, że On jest naszym Ojcem, ale nam jest ciężko zaakceptować, że my jesteśmy Jego dziećmi. Bo my nie chcemy być dziećmi, my chcemy być dorośli. My chcemy być partnerami. Tak? Jezus mówi do Piotra z jednej strony: błogosławiony jesteś Szymonie, synu Janasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I Szymon: wiedziałem, nie? Ale za chwilę Jezus mówi: Syn Człowieczy będzie ukrzyżowany. I co Piotr? Skoro już jestem twoim partnerem i ja już też operuję na tym poziomie objawienia jak ty, Panie, bo Ojciec, który jest w niebie, objawił mi tak samo jak i tobie, to ja ci teraz coś powiem. Nie przyjdzie to na ciebie. Zostaw to. Jezus musiał go upomnieć. I wiecie, my nie chcemy być dziećmi. Nie wiem, dlaczego to jest jakieś takie dla nas poniżające. Chcemy być nastolatkami. To jest dzisiejsza kultura, nie? Mamy być młodzi i piękni. Zmarszczki mają być wygładzone. Masz mieć 50 lat, ale tutaj ma być lotnisko na twarzy. Bo w innych miejscach się nie da już. Resztę załatwia, wiecie, filtry i dystans do tłumu, nie? Żeby się aby nie zbliżył za bardzo. A reszta to nie problem, bo jak zrzucisz makijaż i nie ma filtrów Photoshopa, wyjdziesz na zakupy, to i tak cię nikt nie pozna. Więc my chcemy być nastolatkami. To jest takie dziwne dla mnie. W ogóle nie rozumiemy, że wiecie, ta kultura nastolatków była w Stanach zrobiona tylko po to, żeby lepiej filmy sprzedawać. Dlatego, że do kin chodziły nastolatki głównie. Bo rodzice nie mieli czasu, to dawali dzieciakom pieniądze, żeby do kina chodziły. Więc przemysł filmowy przestawił się i główny target filmów to były nastolatki, no bo to z tego był biznes. A my myślimy, że teraz jest taka kultura, każdy musi być nastolatkiem. Potem zaraz wychodzę z tej dygresji, ale muszę ją popełnić, przepraszam. Ja czasami słucham, chciałbym być znowu młody. Ja myślę sobie, Jezu, nigdy nie chcę być młody. Wiecie, kto chce być jeszcze raz młody? Ten, kto źle przeżył swoją młodość. Kto nie wiedział, co robi i zorientował się po czasie, że marnował czas. Ale Bogu dziękować, nawróciłem się w miarę wcześnie,
A jeszcze wcześniej długo szukałem Boga i nie postanowiłem, że ja będę żył moje życie tak, żebym nie żałował tego, co przeżyłem. I nie żałuję, więc ja nie zamierzam być znowu nastolatkiem. Nie chce mi się. Wszystkie niepokoje, czy ona będzie moją żoną, czy nie będzie. Już nie chcę tego. Ona jest i będzie. Halleluja, no. I tak dalej. Zastanawianie się nad milionem rzeczy, których nie rozumiałem. Nie chcę tego. Ja chcę być dojrzały. I myślę sobie, że w ogóle to my powinniśmy mieć raczej kultywować kulturę dojrzałości, a nie młodości. Bo wiecie, to sprawia, że naród jest mądrzejszy od doświadczenia poprzednich pokoleń i się rozwija. A kultura, wiecie, młodości i tej nastoletniości powoduje to, że my ciągle jesteśmy nastolatkami i robimy głupie rzeczy. Dobra, wychodzę z tego. Więc my, żeby być przyjętym przez Boga, musimy zaakceptować to, że jesteśmy dziećmi. Co znaczy, że nie wiemy wszystkiego, że nie rozumiemy wszystkiego, że potrzebujemy kogoś, kto będzie nas uczyć i potrzebujemy kogoś, kto nas przyjmie, zaakceptuje, przytuli i powie, będzie dobrze. Amen. Wiecie, Bóg jest zawsze starszy. Ile byś nie miał lat? Jak masz 20, jest od ciebie starszy, jak 40 też, jak 60 też, jak masz 80, to Bóg też jest od ciebie starszy. Mi się podobało, kiedyś jeden pastor znajomy opowiadał, jego ojciec, który miał chyba 110, jeszcze jak miał 100 parę lat, wychodził i głosił kazania w kościele. I tam potem robił po nabożeństwie spotkania, i tam to były spotkania dla emerytów. I on tam stawał i mówił tak, bo wy młodzi musicie zrozumieć. Mi się podobało. Więc Bóg jest zawsze starszy. Amen. A ty jesteś zawsze dzieckiem. Amen. Bycie dzieckiem nie oznacza, że jesteś dziecinny. Że zachowujesz się po prostu jak dziecko. Tak? Się obrażasz o byle co. I nie potrafisz przebaczyć i nie potrafisz się dogadać z kim się pokłóciłeś. To dzieci tak mają, czas tego się wyrasta. Amen? A nie, że mi powiedział to i to, idę do innego kościoła. A w tym innym myślisz, że nikogo nie będzie, kto ci coś tam powie. Na pewno będzie i to pewnie więcej. Bo w tym to już ci, co wiedzą, że jesteś obrażalski, to cię omijają dużym łukiem. Nie, mamy dorastać, ale dorastamy przez to, że jesteśmy dziećmi i przychodzimy do Boga i pozwalamy Bogu i wchodzimy w tą akceptację. I kiedy jesteś zaakceptowany, dzieje się coś z tobą. Nie ma niepokojów i nie ma lęków. Nie ma takiego zastanawiania się nad przyszłością. Wiecie, czemu chrześcijanie... To jest zadziwiające, że mamy Boga, który zna wieczność od samego początku. Wszystko... On powiedział, że ja znam koniec od samego początku. W księdze Jeremiasza, jeśli dobrze pamiętam, albo Ezechiela. I my mamy takiego Boga. My z Nim obcujemy i my się boimy, co będzie jutro. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że my nigdy nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby przyjść do Boga tak blisko, żeby On nas zaakceptował, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy Jego. Amen? Tak. Nigdy nie pozwoliliśmy, żeby Bóg wypowiedział do nas, a my żebyśmy to usłyszeli. Jesteś moim dzieckiem. Nigdy Cię nie porzucę, nigdy Cię nie zostawię i będę zawsze z Tobą. Nie pozwoliliśmy, żeby to weszło do nas, żeby to pokonało nasze lęki, żeby to uspokoiło naszą duszę i żeby to nam dało inną bazę, czy podstawę, czy fundament do działania w chrześcijańskim życiu. Po prostu
To nie nastąpiło. I to wszystko. I wiecie, co my potem robimy? My próbujemy to uzyskać w jakiś sposób. Więc będziemy się modlić. Panie, proszę Cię. I Bóg nas pocieszy. Będzie chciał nas akceptacją ogarnąć, ale myśmy tylko chcieli uspokoić naszą duszę, że jutro będzie okej. A to trochę mało, nie? Czy nie? Chcecie wiedzieć, że jutro będzie okej, czy chcecie wiedzieć, że całe życie będzie okej? Co wolicie? Tylko jeśli chcecie usłyszeć, że twoje całe życie będzie okej, to nie przychodzi przez Boże zapewnienie, że On załatwi wszystkie twoje problemy. To przychodzi przez to, że On mówi tak, jesteś mój i cię nie wypuszczę z moich rąk. Halleluja. Tak? Wiecie, o czym mówię? To jest mniej więcej tak, jesteś dzieckiem, gdzieś się zgubiłeś i zamiast biegać w rozpaczy po lesie, leżysz i mówisz tak. Tato, przyjedź. Rozumiecie? Gdzieś jesteś, coś się stało, zatrzymujesz się i mówisz, nie, zaraz, chwila. Ojcze, jesteś tu gdzieś? A Bóg mówi, no czekam. Aha. Kiedy człowiek przyjmuje akceptację i przyjęcie od Boga, kiedy to wchodzi, że jesteś zaakceptowany i jesteś przyjęty, wiesz, co się dzieje? W Bożych rzeczach czujesz się jak u siebie. Nasze dzieci, jak wchodziły do domu, to była ich lodówka, ich rzeczy, tyle. I ich pilot. Mój ukochany atrybut władzy. Po prostu zabrały mi. I tylko wchodziłem, gdzie jest pilot? A moja żona mówi, nie wiem, dzieci się gdzieś bawiły. Ja mówię, jak to pilotem? Rozumiecie implikacje tego? Jeżeli ty jesteś zaakceptowany i przyjęty i wchodzisz do domu Bożego i wszystko jest twoje, no to wszystko jest twoje. Tak? Więc błogosławieństwo jest twoje, uzdrowienie jest twoje, Boża łaska jest twoja, Boża miłość jest twoja, wszystko jest twoje. Jest twoje. Dlaczego? Bo to jest twój dom. I Ojca, który myśli o tobie. I nawet jak ty o sobie nie myślisz, to On o tobie myśli. Bo każdy dobry ojciec myśli o swoim dziecku, nawet jak jego dziecko o nim nie myśli. W ogóle, to taka druga dygresja, chyba za dużo dzisiaj. My dzisiaj nie mamy problemów z macierzyństwem, mamy problem z ojcostwem. Ojcostwo zostało zdeprecjonowane. Dzisiaj ojcostwa się nie szanuje. Ojciec to jest ten, co ma przynieść kasę i się nie wtrącać. I potem płacić alimenty. Ja wiem, że przesadzam i to jest obraźliwe trochę, ale przesadzam po to, żeby zobrazować, że to jest dzisiaj problem. Wiecie o tym, że jest już w Polsce stowarzyszenie ojców, którzy po rozwodzie, którym matki nie dopuszczają ich do dzieci? Pół roku, rok czasu i dzieci chcą spotykać się z ojcami, a matki im nie pozwalają. W Polsce się to dzieje już. Brakuje nam ojcostwa, a nie macierzyństwa. A ojcostwo jest potrzebne, bo Bóg jest ojcem, a nie matką i nie interesują mnie, wiecie, te feministyczna teologia. Bóg powiedział Ojcze nasz i mamy się modlić Ojcze nasz. On powiedział to specjalnie, bo jest potrzebny ten element męski, ten element ojcostwa, dlatego że akceptacja wychodzi od ojca, a nie od matki. Mama może głaskać dziecko po głowie ile chce. Ale jeżeli, wiecie, syn poczeptuje akceptacji, pójdzie, pogada z ojcem 5 minut i ojciec powie, okej.
to dla niego to waży więcej niż po prostu, wiecie, 50 dni pieszcz od jego matki po głowie i tak przytulania. To się trochę niebezpiecznie poprzestawiało i to musi wrócić. Bo akceptacja Ojca oznacza zaproszenie do pełni Królestwa. I Twój Ojciec, który jest w niebie, On Cię przyjął. Powiedział, zostawcie to i wy zostawiliście świat, odwróciliście się, narodziliście się na nowo, a jeśli nie, to możecie to zrobić. I kiedy zostawiłeś, odłożyłeś na bok, odłożyłeś coś, odseparowałeś się od tego świata i przyszedłeś do Boga, to On cię przyjął. A ty musisz to wejść. Pozwolić Mu się w to wprowadzić. I mówię wam, masę rzeczy poznika z waszego życia. Nie będziecie się musieli modlić o to, nie będziecie musieli zabiegać, wierzyć, chodzić na seminaria, jakieś, wiecie, modlitwy uzdrowienia wewnętrznego i rozmów duszpasterskich. To wszystko po prostu nie będzie wam potrzebne, dlatego że te wszystkie różne gałązki, te rzeczy, które mógłbym wymienić tutaj przez 15 minut, one wszystkie mają korzeń swój w tym, że my się nie czujemy zaakceptowani. I przyjęci. Przychodzimy do kościoła i po prostu zastanawiamy się, czy Bóg dzisiaj będzie chciał ze mną rozmawiać, czy nie. Czy będzie tylko mnie omijał. Znacie to? Ja się zmagałem z tym, bo ja, wiecie, ja przeszedłem przez większość błędów, które chrześcijanie popełniają. Pamiętam, kiedyś stałem na którejś z kolei konferencji i koniecznie chciałem, żeby się ten, co się tam modli o wszystkich, żeby on się o mnie pomodlił, a on mnie znowu omija. Znacie to? Stoisz i tak, a on w tą stronę, to ty tam. A on zawinął się znowu, albo nie, teraz to ja już koniec, teraz inni. I pamiętam, że to nie był raz, to było ileś razy, kiedy wiecie, tak stałem, a Duch Święty do mnie mówi tak. A ty po prostu, czego ty szukasz? Ty szukasz u tego człowieka tego, co tak naprawdę potrzebujesz ode mnie. Tak? Na tych, na których ja bywałem konferencjach, to jak tak ktoś stanął i mówi, o ty tam, tu, ty. I tam do niego, bo tak Duch Święty mówi, albo Pan mówi, tak coś, proroctwo. I wszyscy obok, nie? Tak. Albo taki, znacie, takie rozczarowanie? O, ty, tu, ty, ja? Nie, nie, ten obok. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak? Bo my potrzebujemy tej akceptacji, my potrzebujemy tego, żeby ktoś tam z tego tłumu wyciągnął. Teraz posłuchajcie, nawet jeśli się ktoś, mnie ktoś kiedyś wyciągnął z tłumu, w końcu to dostałem. Dostałem to, byłem na jakiejś konferencji w Londynie i ten usługujący mnie tam wywołał z tłumu i tak dalej. I wiecie co? Nic. Nie wiem, czy przeżyłem coś na tej scenie, bo on mnie poprosił, chciał coś pokazać, jak się przyjmuje od Ducha Świętego. Byłem złym przykładem. Ale tak wróciłem, wiecie, w takim szoku trochę, bo to duża była konferencja, to była na 3000 ludzi czy coś. I nic. Wróciłem do pokoju takim samym, jakim byłem, kiedy byłem przed. Ponieważ te rzeczy niczego nie zmieniają. I jest jeszcze jedna rzecz. My mamy taką, kupiliśmy to ze świata. Ja po prostu.
Kościół przejął ze świata bardzo niebezpieczną tendencję takiej wiary w to, że ktoś jest celebrytą, to jest lepszy. I że celebryci zmieniają świat i duże wydarzenia zmieniają świat. Nie. Duże zdarzenia nie zmieniają świata. To jest fałszywa teoria. Fałszywa jest od samego początku. Duże zdarzenia mogą coś zacząć, ale duże zdarzenia niczego nie zmieniają. Wiecie, co zmienia świat? Codzienność zmienia świat. I Bożym planem nigdy nie było to, żeby to jedna osoba, jeden wierzący zmieniło świat. Bożym planem było to, żeby Jego lud zmieniał świat. I Bożym planem nigdy nie było to i nie jest to, żeby jeden człowiek był obdarowany we wszystko, bo taki już był i jeden wystarczy. On się nazywa Jezus Chrystus. Bożym planem jest to, żeby każdy z nas miał coś, co błogosławi innych, a ten drugi co innego, co błogosławi innych, a ten trzeci coś jeszcze innego i żebyśmy przychodzili razem i się wymieniali tym, co Bóg nam dał. Halleluja! A to znaczy, że nie będziesz miał wszystkiego, to znaczy, że będziesz potrzebował czegoś, co ktoś tam ma i to jest fajne, to jest dobre i to jest chwała Bogu zdrowe. Bo wiecie, my myślimy tylko o tej jednej rzeczy, że ten, który ma to wszystko, tam te wszystkie dary, on usługuje i to jest takie wspaniałe i tak dalej. I nie znamy w ogóle tej presji oczekiwań, jaka jest na tym człowieku, że on musi teraz, jak to, nie uzdrowiłeś go? Jak to? Nic tam do niego nie masz? Jakieś proroctwa? Nic się nie stało? Ta presja jest niszcząca, dewastująca. I Bóg nie chce tego. On chce, żebyśmy całe ciało było tym, którego narzędziem, które On używa. I żeby tak było, my musimy zrozumieć siebie. My musimy się siebie nauczyć, dowiedzieć się o sobie, od Boga i być przyjęci przez Niego, bo to, co my wierzymy o sobie, jest fundamentem, na który Bóg kładzie swoje dary. I to, co ja ostatnie 3 tygodnie, dzisiaj już jest 4, mówię, to jest, jakoś nie mogę wyskoczyć z tego tematu, to jest budowanie fundamentu, na którym można położyć dary Boże. Bo bez tego podłoża, kiedy dary Boże przychodzą do życia człowieka, to go niszczą, bo ten człowiek zaczyna myśleć, że on jest kimś, bo ma jakiś dar. I to, o czym mówię, o tej akceptacji, o przyjęciu, o tożsamości, o tym zrozumieniu samego siebie, o tej świadomości i tak dalej, to jest potrzebne do tego, żebyśmy my jako Kościół byli gotowi służyć innym. Ponieważ wiecie, jaka jest pierwsza reakcja na nowe rzeczy wśród ludzi? Wiecie czy nie? Odrzucenie. Pierwsza reakcja, kiedy ktoś mówi do kogoś coś nowego, to ten mówi, nie chcę tego. To jest pierwsza reakcja. Jeżeli my nie nauczymy się radzić sobie z odrzuceniem, nie będziemy robić nowych rzeczy. Będziemy robić tylko te, które się komuś podobają. A w ten sposób się świata nie zmienia. A Bóg, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Czyli do ciebie. Myśleliście o tym, że Bóg przygotował dla was to, czego nie widzieliście nigdy, nie słyszeliście? Myśleliście kiedyś o tym? Teraz pomyślcie, że się wam uda i to coś, czego nikt nigdy nie widział, nikt nigdy nie słyszał i nikt nigdy, wiecie, nie, w swoim sercu nie doświadczył, że to przyjdzie do was, wy to po prostu przyjmiecie. Jaka będzie reakcja wszystkich naokoło, jak was usłyszą, zobaczą i doświadczą? Co to będzie? To jest oczywiste, co to będzie. To będzie odrzucenie. I teraz albo pozwolicie Bogu,
tu zbudować w was tą świadomość, jacy jesteście, jacy nie jesteście. I przyjąć tą akceptację i będziecie spokojnie to znosić, albo będziecie obrażeni na świat, że was nie rozumie. I ja myślę, że to pierwsze jest lepsze. Na dzisiaj wystarczy, myślę.